Może taki dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo to nie będzie odcinek zaliczany do tej serii surfcasting od A do Z. Natomiast mam ten pokrowiec Sonika i się bardzo fajnie niesie. W środku mam wszystko. Okej, wieje dzisiaj straszliwie. Tak się te dwie wędeczki zachowują. Na pewno A6 lepiej się zachowuje. Sam czubeczek jest zagięty i naprawdę robi robotę, natomiast no cenowo 800 zł, 200, nie? Ale dzisiaj mocno wieje, więc to na pewno nie jest fajny dzień, żeby coś takiego testować. Mamy bardzo mocny wiatr boczny. Co za cholerstwo. To już chyba będzie koniec, co? To już będzie koniec. I jak ci się tą wędką litorą w ogóle łowi? Fajnie. Tak? Patrzyłam jak zarzucasz, to tak się nie boisz, machasz tym jak dziki. Tak. Druga wędka to jest surfcast. Też się nie boję nią machać. Się nie boję. No. I o to chodzi. Natomiast co to za tripod? To jest Jackson. No właśnie, i zobaczcie, coś takiego przed chwilą widzieliśmy. Zobacz, masz nawet jak tak, powinno być dobrze wcelowane. No, po pijaku trafisz! Ja tak na każdej wyprawie mówię, jak przyjdę do domu, to sobie markerem zaznaczę, słuchaj. Ale zawsze zapominam. Taka prosta rzecz, a zobaczcie, się przydaje. Fajne ugięcie i bardzo mi się podoba ta góra, wiesz, że ona tak... Typowo szczytową akcję ma. Tak, tak i będzie pokazywać nawet funderkę. Znaczy ja mam tutaj, ci wyciągnę potem 911 Sensitive'a. Ale to jest droga wędka, to już nie na moją cześć. Znaczy ja mam 360 i 911 Sensitive, właśnie one też mają tą typową szczytową akcję, nie? Ale wiesz, to, w tym wietrze dzisiaj to my nic nie zobaczymy, tak mi się wydaje. Zobacz, jak to wszystko chodzi, nie? To by najlepiej... Ale mimo tego, każde delikatne branie powinno być widać. Nie stawiasz kij wysoko, czemu? Na odległości, przykładowo tej, co my łowimy, to jest metr, półtora metra. No tak, bo ten kąt wchodzenia do wody, fala. Także to niewiele daje. A dzisiaj mocno wieje. No i słuchajcie, zobaczcie wędkę. Niech na nią, ja ją zamacam. To jest wędka za 4000 zł i zobaczcie, on ma takie dwie. Normalnie nic, nikt nie patrzy. Może my byśmy mu, tak wiecie, go spili chłopa i mu to wzięli, nie? Dobra, lecimy zobaczyć 911, nieco tańsza. Ona ma podobną akcję właśnie jak twoja ta A6 Plus Sensitive. Aha. Różnią się tym, wiesz czym się różnią, Michał? Zobacz. Tą wklejką. I one mają tą wklejkę tą samą, czy nie? Podejrzewam, że tak. Że one właśnie typowo... Tak, tą samą końcóweczkę. No. Widzisz? Aha. Że ta sama końcówka pracuje. I patrz, i on to tak zgina i się nie boi, nie? Ale zobacz, ja myślałem, że ta sama końcóweczka, ostatni skład będzie cieńszy, a on taki też gruby, nie? Tak. I oni właśnie w tych sensitivach to zrobili, że moc kija masz taką samą przykładowo jak w SF-ie, ale samą szczytówkę masz właśnie bardzo czuło. Do czwartej przelotki ona mniej więcej to samo ma co SF. Słuchajcie, ale leciutko! 100-250 gramów, tak jak mówiłeś, a szóstka ta tak, samo. Tak. Mają tą samą naklejkę i walą na wszystko. A jak to jest z wędkami rzutowymi? Czy właśnie ta 911 i 360 się nadaje do dalekich rzutów, czy raczej nie? Ja ci powiem tak, dlatego mam dwa komplety. Aha. Jeżeli trzeba daleko rzucić, tak, dzisiaj mamy trochę takie ekstremalne warunki, gdzie muszę założyć 900, 190 gram ciężarek. Dlatego dzisiaj wziąłem 360. Ona w 100% mi się ładuje, nie mam tego, wiesz, tej wibracji takiej przy rzucie, nie? Tak jak tutaj. Bo ty zobacz, tu delikatnie ta wibracja chodzi, ten czubek. Tak. A tak wczoraj przykładowo, wiesz, to było w miarę spokojnie. Można było spokojnie na te wędki łowić 130 gram ciężarki. Komplet tych wędzisk, chociażby tych 911, no to ja myślę, że takie 7 koła trzeba dać. No coś po 7 skaczek. No właśnie. I jest pierwsza flonderka. Zobaczcie, my tu gadu, a młodzież łowi. Gadu. Patrzcie, no słuchajcie, no i kolega nie ma wędki A6, nie ma 911, a ma flondrę. No i gra.
Do wody, do wody. Jesteś jednym z nielicznych wędkarzy, których znam, który używa sygnalizatorów karpiowych na plaży. Jak ci się to sprawuje? No ja nie narzekam. No właśnie, słuchajcie, zobaczcie, też zobaczcie. Kiedyś robiliśmy na samym początku na mszy. Było, było. Taki krótki film o tym, masę zapytań miałem, chłopaki próbują. Znaczy nie wszyscy potrafią sobie to zestroić, żeby to było w miarę spokojnie. Mhm. Albo po prostu biorą słabej jakości sygnalizatory, gdzie nie ma dobrej czułości. Dobry hanger, tak samo musi swinger być, z naciągiem sprężynowym. Tak, ja mam teraz ponaciągane to wszystko, ściągnięte delikatnie. Chociaż mówię, przy naprawdę bardzo dużych wiatrach to już naprawdę ta flądra musi uderzać. I też jest, co ważne jest, tak w tej chwili sztywniejszy kij. No bo tak, słuchajcie, stoimy tutaj już od jakiegoś czasu i to wcale nie piszczy. No, a jeżeli on będzie pociągnie potem, to wtedy nie mam problemu. Ostatnie słowo o magicznej plecionce dwunastce, co wytrzymuje każdy rzut, nawet siłowy, z nad głowy. Dokładnie. No. Co to jest za pleciona? Znaczy to jest Wilfresh Pro. Aha. Berkleya. Ja używałem już kiedyś, jeżeli chodzi o karpie, tej plecionki, bardzo fajna, odporna, może nie jest tak na ścieranie odporna, ale jest bardzo mocna, mega mocna. Mhm. Tu jest 0,12, to ma prawie 20 kg wytrzymałości. To tak. Jeszcze mi się nie zdarzyło, przykładowo, że miał zestaw zerwał, rzucając. O ty, kurwa, całkiem fajna. No taka fajna. Ty, nawet gruba. Taka? O kurczę. No, ładna. I fajne wiadereczko można schować. Teoretycznie na śledzie też się nada, tylko trochę za niskie, nie? No, no. One potrafią wyskoczyć. No. Najlepszy patent chyba, co? No, najlepszy, najlepszy. Patent fajny. O. No i zobacz, przynęte jeszcze drugi raz użyjesz. O. Sama oszczędność, nie? I flonderka odpaczona ładnie, leci do wody. No, wtedy jak umieścić wędzisko tak pionowo, żeby ładnie stało? No, otóż można skorzystać z takiej rury. Zwykła rura PCV, tylko sobie kupcie dłuższą. Kupcie sobie najlepiej, nie wiem, 1,5-metrowe, czy są dwumetrowe i zetnijcie sobie, żeby ona po prostu po wbiciu w ziemię na ten metr wystawała. Tutaj kolega ma tripod. Ale to ciężkie ustrojstwo, nie? No ciężkie, ciężkie, no i dużo miejsca zajmuje. No. A ja mam sztycę i chyba przy tym zostanę, bo to takie jest lekkie. No i tak jak widzicie, nawet przy takim wietrze one dobrze stoją tutaj. Mała ryba! Taka mała rybka, to nauczymy ją pisać za pomocą kredki. Czarnej kredki, bo innej nie mam. I syru. I nawet drugi raz można użyć przynęty. A rybka szczęśliwa? Ja jestem fit. Ja piłam kawkę latte. To cappuccino niesłodzone, będę fit. A to jest moja kamerzystka. Ta-da! Piona! Kolejna flonderka. Zobaczcie, zaczepiona bardzo delikatniutko tutaj za pyszczek. No jest, no. Kolejna flądra. Ale jaka taka ładna, zobacz. No ona jest taka już ładniejsza. W kropeczki.